teraz go chcesz pobłogosławić, umocnić i mnie też. Przyjdź, Duchu Najświętszy, przyjdź. Przyjdź też do tych, którzy będą nas słuchać przez internet. Daj im też, Panie, pożytek z tego spotkania i wszelkie duchowe dobra. Witam Was więc serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Z wielu powodów. Najpierw chcę powiedzieć, że ostatni cykl od ponad 2 miesięcy mobilizuje mnie, żeby jak gdyby zgarnąć te wszystkie dobra duchowe, które nam Pan Bóg przekazał przez Henryka, głównie przez te tematy o zbroi Bożej. I potem mam w oczach też to pytanie, to nauczanie o Jezusie z listu do Filipian według świętego Pawła. No i też mam przed oczyma te 2 pytania, które były Wam postawione. Co Cię rozprasza w życiu duchowym? A zarazem, jak pogłębiasz relacje z Jezusem? I na to drugie pytanie, to ja sam teraz dam Wam odpowiedź przez to spotkanie, abyśmy potem jeszcze głębiej o to prosili, o pogłębione życie z Jezusem, z okazji szczególnie Adwentu. Były to bardzo bogate nauczania i stąd właśnie nazywam je pewnym królewskim nauczaniem w naszej wspólnocie. I zacznijmy od tego pojęcia. Otóż na początku chcę Wam powiedzieć, że z tym królowaniem naród wybrany miał wielkie problemy. Jeszcze za czasów sędziów, kiedy rządzili narodem charyzmatycy. Co to były za piękne czasy? Właśnie to były czasy, które nam mówiły o tym już, że Kościół, widzisz, stoi na fundamencie apostołów i proroków. I duch proroczy był tak silny, że prorok wiedział dokładnie, co należy robić w chwilach trudnych. I takim właśnie duchem proroczym był owładnięty znany Wam Gedeon. Później otrzymał imię Jerubaal. I miał wielu synów, ale umarł. Wiadomo, że jak ktoś umrze, to po prostu Pan Bóg musi na nowo wskrzesić ducha proroczego. I wskrzesił go w osobie jego syna. Tu zaraz zobaczymy jego imię. Ale zanim to się stało, jednak prędzej owładnął zły duch takiego właściwie drugorzędnego syna. Nazywał się Abimelek. Więc on był synem tego Gedeona, czyli Jerubaala. I on po prostu się zbuntował. Udał się do takiego znacznego miasta Sychem, o takie jak nasz Szczecin, i posłał tam do swoich braci i do matki takie wici i mówi do nich, jak również do wszystkich członków rodu swojej matki. Ona była niewolnicą, więc on nie miał szans w ogóle zabiąbać się jakimś rządzeniem w kraju, ale właśnie zły duch go opanował i mówi tak, sprawdźcie proszę, by to, co mówię, dotarło do uszy wszystkich możnych Sychem. Co będzie dla was lepsze? Czy żeby panowało nad wami 70 mężów, wszyscy synowie Jerubaala, czy byście mieli nad sobą tylko jednego człowieka? Pamiętajcie wszakże, że jestem z kości waszej i waszego ciała. Powołuję się tutaj na pochodzenie. Bracia jego matki opowiadali o nim w ten sam sposób do wszystkich możnych miasta Sychem, tak, że serce ich skłaniało się ku Abimelekowi, bo mówili, to nasz brat. I dali mu ponadto jeszcze pieniądze, jak tu widać, ze świątyni i Abimelek jeszcze przyjmował do swojego towarzystwa nicponiów.
I udał się też do domu swego ojca, do Ofra, i właśnie na jednym kamieniu wymordował swoich braci. Ale ocalał, widzisz, ten Jotam, najmłodszy syn Gedeona, ponieważ się ukrył cudownie. No i po prostu tak się stało, że zaczął panować, i potem dochodzimy do roli teraz, do pewnego wystąpienia tegoż właśnie Jotama. I zabrał głos Jotam. Doniesiono mu, że właśnie i stanął na szczycie góry Garizim, a podniósłszy głos, tak do nich wołał: posłuchajcie mnie, możni Sychem, a Bóg usłyszy was także. Zebrały się drzewa. Tutaj po takim językiem obrazowym opowiada o tej tragedii, jaka nastąpiła. A więc zebrały się te drzewa, czyli ci możni właśnie miasta Sychem, aby namaścić króla nad sobą, i rzekły: oliwki najpierw, król nad nami. Ale oliwa mówi: ja nie będę królował, co mam się wyrzec mojego spokoju, czyli mojej oliwy, widzicie, która służy czci bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami i wybornego mego owocu, aby pójść i kołysać się ponad drzewami. I dalej idziemy i tak dalej się posuwa ta kpina, i z kolei zwróciły się drzewa do drzewa figowego: a może ty byś chciało królować? A ono powiedziało: nie, czy mam się wyrzec z mojej słodyczy i wybornego mego owocu, aby pójść i kołysać się, i tak dalej. No to po prostu rzekły do drzewa krzewu winnego: chodź i ty, król, nad nami. A krzew winny odpowiedział: czyż mam się wyrzec z mojego soku, i tak dalej. Wówczas rzekły wszystkie drzewa do krzewu cierniowego: chodź i ty, króluj nad nami. O co tutaj chodzi? Że naród chciał się upodobnić do narodów ościennych, więc szukają desperacko władcy nad sobą i nawet gotowi są oddać władzę cierniowi. Nie macie sobie w sobie pytania, jak to jest możliwe, żeby z takiej desperacji, żeby zrezygnować z własnej wolności, tej właśnie dominacji Boga, i powierzyć władzę komuś, kto się w ogóle do tego nie nadaje. Odpowiedź jest, że dobrze mieć króla, bo wtedy się przestaje odpowiadać za wiele dziedzin życia społecznego. I tak może być w państwie. I w ten sposób jest coraz to mniej aktywności społecznej, coraz mniej takiego zaangażowania oddolnego, bo przerzucamy obowiązki na państwo. Choć teraz troszkę jest już inaczej, bo rosną stowarzyszenia, różne spółki, a my wierzymy, że będzie coraz to więcej rodzinnych firm. Ale jeszcze tak śpi taki pogląd, że niech państwo robi wszystko. To jest wygodne, bo wtedy sobie zostawiamy tylko jedną rolę takich krytyków albo nieżyczliwych krytyków. I tak samo może być z Kościołem. Można mieć ciernia za władcę i zostawić go, niech jeden wszystko robi. No przesadzam, nie jeden, może pięciu w twojej parafii. I można sobie tak siąść z boku i mieć możliwość krytyki. Takie właśnie pokusy mamy w sobie. I teraz właśnie, żeby to lepiej pokazać, zobaczymy Mateusza, rozdział 20, wiersz od 1 do 16. Tu już tekst jest nam bardziej bliski. A więc widzicie, Królestwo Niebieskie podobne jest, czyli chodzi o nas teraz. Tutaj w tym Królestwie jesteśmy. To już jest nasza sytuacja opisana. Twój życiorys. A więc jest gospodarz. I tego gospodarza na przykład Hieronim nazywa ojcem rodziny. I on wyszedł rano
aby nająć robotników. Znacie tę przypowieść, umówił się z robotnikami o denara i tak dalej. I wyszedł około godziny trzeciej znowu. Zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy mojej, a co będzie słuszne, dam wam. Oni jednak poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. I już wyszedł już o godzinie ostatniej, jedenastej, spotkał innych stojących, zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? A oni mu powiedzieli: bo nas nikt nie najął. To powiedział im: idźcie i wy do winnicy. I teraz, gdy nadszedł wieczór, to właśnie teraz zaczyna się teraz wypłata, dniówkę. No i zaczyna wypłacać od ostatnich. Przyszli najęci około 11 godziny, ci spóźnialscy, no i otrzymali po denarze, to już znacie. Potem przyszli pierwsi, myśląc, że otrzymają więcej. Ale ci ostatni po prostu też otrzymali po denarze. I na to rzekł jeden do nich, no i właśnie, a jeden z nich rzekł: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a ty zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy i tak dalej, bo umówiłeś się ze mną o denara. No, a więc przypowiedź jest wam znana. I o co tutaj chodzi? Bo właśnie może być w kościele też czasami inaczej, jak we wspólnocie świeckiej. Bo tworzymy właśnie pewną rzeczywistość, w której każdy może wziąć swoją odpowiedzialność. I może każdy z was dzisiaj usłyszeć ten wiersz siódmy: idźcie i wy do mojej winnicy. No ale powie ktoś tak: ale ja tego nigdy nie robiłem, nigdy nie byłem w kościele, przestałem bezczynnie 11 godzin mojego życia. Nigdy się nie zaangażowałem. A Bóg mówi do każdego takiego się spaźnia: idź. Idź i ty, bo dla każdego jest miejsce. Co więcej, okazuje się, że na końcu trud każdego jest jednakowo potraktowany. Każdy dostał po denarze i powiecie, że to jest niesprawiedliwe. Tak, to jest niesprawiedliwe, dlatego że winnicą pańską nie rządzi biznesmen, tylko rządzi Ojciec Niebieski. I właśnie Hieronim, który te słowa, to słowo gospodarz przetłumaczył jako po łacinie, powiem, pater familias, to znaczy ojciec rodziny. I on chce przez to powiedzieć, przez to słowo ojciec rodziny, żeby się tego słowa uchwycić. Dlaczego? Bo właśnie Ojciec Niebieski nie może patrzeć na nas, jak my stoimy bezczynnie w kościele. Nie może patrzeć, jak jego synowie są bezrobotni. I co z tego, że pięciu w twojej parafii fantastycznie pracuje? Siostry zakonne, ksiądz, jeden, drugi. Ale Ojciec Niebieski ciągle widzi tego, który się marnuje. I stoi w takim poczuciu, że się do niczego nie nadaje. Może nigdy nie dostał żadnej propozycji. Może nigdy nie został zauważony. Więc Ojciec Niebieski mówi dzisiaj szczególnie do was: chodź. Pracuj w mojej winnicy, jest jeszcze godzina. Jeszcze zdążysz się zaangażować. I teraz właśnie patrząc na dobrego Boga, możemy odkryć tą właśnie piękną rolę w naszym kościele. I wtedy się skończy jakaś pewna pretensja, że ja tutaj pracowałem całe życie w kościele, nieraz tyram jak głupi. No i teraz co mogę ja zrobić? Czemu tam inni się nie zaangażowali razem ze mną w tym samym czasie?
To prawda, że efekty naszych braci księży są wspaniałe. Jedziemy pociągiem na przykład do Warszawy, to widzimy tutaj kościół jakiś piękny na prawo, na lewo jeszcze piękniejszy. A więc nikt tak nie tyra ciężko jak nasi bracia w parafii. Ale efekty duchowe, zobaczmy, po wojnie był jeden grzech narodowy, pijaństwo. Teraz doszły jeszcze rozwody i inne grzechy. Dlaczego? Dlatego, że razem z budowaniem spichlerzy musi jeszcze iść odnowa duchowa. I my do takiego oczywiście sukcesu budownictwa dojdziemy, ale inną drogą, drogą odnowy duchowej. Jak się właśnie zaangażujemy, mimo późnej godziny. I mamy taką pierwszą wspólnotę w Witkowie, w której na przykład po raz pierwszy wczoraj ogłosiłem, że ksiądz nie będzie już nigdy uzdrawiał i kładł ręce na chorych, po to, żebyście wy zajęli jego miejsce, bo on tylko to dlatego robił, aby pokazać, że to jest możliwe również dla Ciebie. Dlatego na początku odnowy Kościoła to ksiądz wszystko robił. Wszystko, rozumiesz? I dlatego wczoraj powiedziałem Witkowie na mszy świętej, że już do mnie więcej po modlitwę z nałożeniem rąk nie przychodźcie. Wiesz już teraz dlaczego? Żebyś się najął Ty. I do uzdrawiania musicie być wszyscy najęci. Kiedyś, gdy w roku 93 był Ralph Martin w tym słynnym Pałacu Kultury w Warszawie, wieczorem mieliśmy troszeczkę wolnego. No i on powiedział mi, wiesz, zawieź mnie do pewnego kościoła, gdzie się spotyka centralna wspólnota odnowy charyzmatycznej polskiej w Warszawie. No i myśmy weszli, wysiedliśmy z auta, ja idę z nim, żeby tam im nie przeszkadzać. Stanęliśmy w takim holu przedrzwionym, tutaj drzwi wahadłowe, tam wahadłowe, żeby ciepło nie uciekało z kościoła. I Ralph Martin patrzy się na scenę, jak tam wygląda przewodniczenie tej odnowie charyzmatycznej. Postaliśmy może z 15 minut i to mu już wystarczyło, aby mieć obraz odnowy polskiej charyzmatycznej. Jak on obraz wyglądał? Że ciągle ten, który odprawia mszę świętą, robi wszystko również na spotkaniu charyzmatycznym. Dlatego widzicie, jaki to jest problem ważny, żebyś ty nie przestała życia. Abyś się nareszcie dała dzisiaj wynająć Bogu. I w tej odnowie niewiele się zmieniło, ale wy już będziecie inni. Pamiętajcie, że wy będziecie zaangażowani wszyscy, bo widzisz, w Królestwie Ojca jest miejsce dla wszystkich. I każdy ma zacne, godne miejsce, tylko że różne. I do tego będziemy was niesamowicie uwalniać. Ku waszej radości. A więc ten, co przyszedł, rozumiesz, posprzątać kościół po wszystkim, też dostanie denara. Albo tylko przyszedł zgasić świeczki. A więc to jest twój brat, to jest twoja siostra. Nie cieszysz się, że w końcu coś robi w życiu? I to jest, widzicie, największa radość w kościele, że nareszcie ten ostatni coś robi. Nie ma większej radości, jak zaangażować każdego tak, żeby on miał swoje miejsce. Bo wziął na siebie odpowiedzialność, część odpowiedzialności. I nie będzie się już obnosił przed Bogiem swoimi zasługami. A więc w związku z tym królowaniem waszym w kościele, trzeba coś powiedzieć w związku z tym o obdarowaniu. A więc my nie jesteśmy firmą, my jesteśmy wspólnotą, rodziną,
I tak naprawdę my wcale tutaj nie zarobkujemy. Mówię o tych, którzy się wcześniej zaangażowali. Bo Kościół, pamiętajcie, jest obszarem obdarowania. To jest niesamowicie ważne w waszym królowaniu. Dlaczego? Bo jak może Bóg obdarować kogoś, pomyślcie, prezesem, łaską bycia prezesem zakładu ubezpieczeń, naszego zakładu, który będziemy mieli, charyzmatycznego, jak nie mamy jeszcze 4 milionów domowych kręgów. Pan Bóg nie obdarowuje nas na ślepo. Nawet gdybyśmy tutaj modlili się całą noc, to nikogo z was Pan Bóg nie powoła na prezesa ubezpieczalni samochodów charyzmatycznej. Widzisz? Dlaczego? Bo najpierw trzeba rozwinąć posługi podstawowe w naszym życiu. I dlatego kiedyś Pan Bóg nas obdarowuje takim darem, ale kiedy? No Pan Bóg nie jest rozrzutny, nie jest ślepy. Dlatego najpierw mówi ci, chodź ty pierwsza do winnicy. Zaangażuj się jeszcze bardziej w robienie domowych kręgów biblijnych, a potem się przekonasz, że Kościół jest miejscem obdarowania. Niekończącego się. To tylko będzie mały etap, jak powołuje Pan Bóg kogoś na prezesa właśnie ubezpieczalni samochodów. Widzisz, to jest ta tajemnica. Jak ty się nareszcie poczujesz obdarowana, ruszy cały worek darów. Będzie wysypany na Kościół, ale nie na ślepo. Bo pamiętaj, Kościół jest obszarem obdarowania. Bo Bóg nas od początku do końca obdarowuje. Nawet gdy masz powołanie, już jesteś ochrzczona, to Bóg ci mówi, chodź, potrafisz to zrobić. A ty powiesz, nie umie robić nic, nie umie śpiewać, nie umie mówić. A Bóg mówi, chodź, potrafisz, zrobisz to. Bo każdy na początku ma niesamowite opory, żeby mówić świadectwo. I Bóg wam powie dzisiaj, chodźcie, przepychajcie się, bo i tak będzie już niedługo, że będziecie bić się o mikrofon. Bo Bóg ci powie, chodź, powiedz. Podobnie jest na przykład z małżeństwem. Małżeństwo ludzi niewierzących głęboko to jest tylko zbiór obdarowań albo wzajemne uśmiercanie się. Natomiast małżeństwo jest również miejscem obdarowywania małżonków przez Pana Boga. To nie są jakieś obowiązki ślubne, ale musicie pragnąć tego obdarowania. Mamy się rozwijać nieustannie. No i w końcu doświadczycie to, tę prawdę o obdarowaniu, gdy użyję takiego przykładu. Ja byłem wiele razy w Teze i w innych miejscach i tam kiedyś pewnego dnia ktoś mi opowiedział o takim Karolu, który przyjechał też z grupą, z taką pielgrzymką liczną, wieloautokarową, do Teze na kilkanaście dni. No i ten Karol po pewnych dniach zaczyna się cały z radości trząść i mówi, sprzątałem przez 11 dni ubikację. Miał z tego radość. No to ten mój kolega idzie dalej za ciosem i pyta go, jeżeli tutaj w Teze sprzątasz ubikację z radością, to teraz pomyśl, gdyby ci to kazał proboszcz na plebanii, to też byś powiedział tak. A Karol mówi, no nie. Dlaczego? No bo w mojej parafii tylko jest 1% jeleni, którzy się poświęcają, a inni tylko obserwują, jak pracuje ksiądz proboszcz. Aha, no to drążymy dalej temat. To czemu tutaj wszyscy pracują, a w parafii nie? A no to Karol odpowiedział, bo myśmy to miejsce wybrali jako swoje miejsce, widzisz? I wtedy wszyscy są zaangażowani. Wybraliście więc Kościół, wybraliście więc dlatego, aby byli inni, aby się inni poczuli wybrani. I tylko oni, jak zobaczą, że już pracuje nie 5, ale 20,
Będzie im łatwiej, widzisz, wybrać kościół. Wybraliście kościół taki, jak on jest urządzony przez Boga, który jest Ojcem. Widzisz? Dlatego ja wybieram ten kościół i się chlubię moim powołaniem. Bo wybrałem taki kościół, który właśnie ma Ojca, Boga Ojca za Króla i Pana. Wtedy się nie boję i na początku rzeczywiście mogłem być jeleniem, że wszystko robiłem, ale pamiętaj, że u Boga nie ma takiego słowa. Jak ty się pierwsza dasz wybrać i od dzisiaj się bardziej zaangażujesz, to pamiętaj, że to wzbudzi w Kościele ducha wybrania i inni też wybiorą Kościół. Tylko ty musisz od dzisiaj wybrać go na 100% i pracować tylko dla Pana na 100%. I wtedy się inni zaangażują. I ten Karol, widzisz, on sobie z tego zdał sprawę, że to miejsce on wybrał. A więc teraz możemy to załapać i wziąć tą pracę swoją na siebie. Jesteśmy więc kościołem, w którym każdy może coś robić i wziąć odpowiedzialność za innych. I to się zaczyna od momentu, kiedy wy dzisiaj na nowo wybierzecie tę wspólnotę. Ale tylko na 100%. Tu tylko się będziesz czuła dobrze, jak się poświęcisz na 100%. Tak było tak samo w moim życiu, gdy ja wziąłem odpowiedzialność najpierw za dzieci. Bardzo się bałem nauczać młodzież. Sądzę, że macie podobne problemy. Ale jakoś Pan Bóg mi pomógł i byłem dobrym katechetą młodzieży, ale się bałem strasznie studentów. To nie dla mnie, ale po modlitwie Bóg mi dał studentów. No i miałem szczęście właśnie być razem z kardynałem Karolem Wojtyłą właśnie w takim komitecie duszpasterzy akademickich w latach 70. On tam nas gromadził w Krakowie i uczył. Ale bałem się nauczać księży. Ale pomodliłem się i Pan Bóg mi dał łaskę, że robię to lekko i bez żadnych problemów. I podobnie będzie też i w Twoim życiu, że czegoś się boisz, przed czymś uciekasz. Ale to jest właśnie najpiękniejsze Twoje powołanie. Tam, gdzie się czegoś najbardziej boicie, to tam będziecie naprawdę zrealizowanym Kościołem Jezusa. Pomyśl, czego się dzisiaj boisz, przed czym uciekasz. To w ten sposób diabeł ci pomaga w duchowym rozeznaniu. Boisz się ludzi na przykład, boisz się ambony, boisz się śpiewać, boisz się iść na ulicę. To właśnie to jest twoje najpiękniejsze miejsce w ciele. A więc ja się bałem poniekąd ludzi. No więc to jest dla mnie to jest najsilniejsze miejsce działania. Bo byłem dobry na przykład w murowaniu, w kopaniu ziemi. Nie byłby żaden problem dla mnie to robić, dla wspólnoty na przykład. Bo też taka służba jest potrzebna, prawda? A więc pomyśl, czego się boisz strasznie. Boisz się na przykład odezwać, zobaczysz, że Bóg ci da siły. Bo będziemy się o to właśnie modlić, żebyście się przestali bać roli w Kościele. I nie myśl o takiej roli, w której ci się by od razu dobrze powodziło. Bo to nie jest twoje powołanie. Amen? Amen. Chwała Panu. No, a więc potem w końcu się bałem też nauczać profesorów na naszym słynnym KUL-u. Wiem, że to jest KUL w Lublinie. Ale i tam przełamałem opór i nauczałem bez problemu. A więc widzicie, jak Ojciec Niebieski tęskni za tym, żeby Jego dzieci nie były bezczynne, nieużyte. I my będziemy tylko mieć ludzi z klasą, tylko.
Nie może być jakiegoś człowieka, który nie jest zrealizowany, mowy nie ma, bo tego nie chce Ojciec Niebieski. Ojciec ci chce dać pełną realizację, pełny komfort w Kościele i też w społeczeństwie oczywiście. Wbrew temu, co się dzisiaj dzieje w świecie, niech to inni robią. I my mamy właśnie sposób na to, jak zaangażować cały Szczecin w dziedzinie Królestwa Bożego, w tej winnicy. I ta, widzisz, godność jest podarowana przez Jezusa Chrystusa. I Maryja, wczorajśmy ją czcili, ona była pierwsza, zajęła to najlepsze miejsce, ale ty musisz uwierzyć, że również tobie się należy pierwsze miejsce, bo jest tyle funkcji, tyle roboty w Kościele, że naprawdę w każdej dziedzinie twojej służby będziesz pierwsza. Amen. I w ten sposób odnajdziesz w sobie królewską godność, szczęście. Może jesteś słaba, zniechęcona, proś dzisiaj Ducha Świętego, żeby ci Bóg pokazał i dał ci łaskę i byś przestała uciekać przed rolą piękną i byście się gromadzili w myśl porzekadła, że wróble biegną do wróbli, jaskółki do jaskółek. Czyli, że ktoś na przykład, kto lubi mnie słuchać z kolei, to na pewno będzie miał dar przywództwa. I tak dalej. Nauczyciele będą gromadzić koło siebie nauczycieli, bo wróble biegną do wróbli. Muzycy będą gromadzić muzyków. Prosta rzecz, kochani. I teraz, żeby to jeszcze głębiej pokazać, zobaczcie, wszyscy jesteście ochrzczeni, ale chrzest dotychczas to jawił ci się jako sakrament, dający ci udział w uczcie eucharystycznej. Mogłaś zawrzeć małżeństwo. No i właściwie gładził grzech pierworodny. A więc miał czasami takie znaczenie negatywne, że jesteś czysta, nie masz grzechu, biała jesteś. Ale chrzest ma też znaczenie pozytywne i daje wam trzy wielkie pozytywy. Pierwszy to, że jesteś kapłanem, o czym się mało mówi, jesteś też prorokiem i królem. Zobaczmy najpierw kapłanów. Witajcie tutaj wszyscy kapłani Boga, bo macie kapłaństwo wspólne. Ja mam kapłaństwo hierarchiczne, ale wy jako kapłani mający kapłaństwo wspólne z Jezusem macie składać Bogu miłe ofiary, szczególnie w niedzielę, a dzisiaj też pełnicie tutaj, słuchając Słowa Bożego, funkcję ofiarniczą. Bo list do Rzymian 15:16 mówi nam, że miła jest, mówi Paweł, moja posługa Słowa Bożego. I tamto słowo posługa nazywa eucharystein. Miła jest moja eucharystia głoszenia Słowa Bożego. I Bogu jest dzisiaj miła twoja eucharystia słuchania Słowa Bożego. Eucharystein. Posługa słuchania Słowa Bożego. Widzisz? A więc jesteście kapłanami, stąd was zachęcamy, żebyście do ołtarza przynosili piękne dary. I wy to robicie i trzeba wam za to serdecznie podziękować, bo się po kapłańsku troszczycie o ołtarz Boży, czyli o nas usługujących. Druga funkcja wynikająca z chrztu, ta nie niszcząca, tylko dająca. Czyli jesteście prorokami. Czyli macie odpowiedzialność za prawdę. A więc kochajcie prawdę domowego kręgu biblijnego. Kochajcie prawdę o tym, że tylko my głosimy ciągle potrzebę katechezy dla dorosłych. Kochajcie tą funkcję wynikającą z Chrztu Świętego i marzcie o tym, żebyście szybko robili katechezy w waszej parafii. I to będziecie robić, bo wy kochacie prawdę. I proboszcz potem was wynajmie, bo on nie wie, co robić. On się gubi w tym, no bo on ma inne funkcje. On ma głosić homilię.
a wy katechezę. To jest wielka różnica. I on tego nigdy nie pojmie, tylko musi wam zaufać. Ale tutaj możesz Boga o to prosić. Boże, daj mi to namaszczenie. Bo ja się chcę zrealizować. I macie tyle już set dobrych kateches w spadku po waszym tutaj przychodzeniu. A więc widzicie, odpowiedzialność za prawdę. A tą elementarną to jest sześć prawd kerygmatu, które robicie, rozważacie ciągle na kręgach biblijnych. Amen. A więc to jest, widzicie, druga odpowiedzialność. Ale królewska jest najciekawsza. I gdy tak się zastanawiamy, no na czym polega ta królewskość? No głównie ona polega na tym, że łaska Boża, o czym mówiła tutaj Zuzanna, o tym z listu do Filipian, że żyję już nie, ale żyje we mnie Chrystus. Łaska Boża sprawia tę królewskość w ten sposób, że królem jest ten, kto umie władać sobą, który panuje nad sobą. Chcesz na przykład dać żonie swoje ciało, a masz go najpierw? Czy nad nim panujesz w ogóle? Czy masz go? A więc widzicie, jak ważna jest królewskość, że musisz panować nad sobą, nad swoimi odruchami, nad swoimi myślami nieraz, nad swoim wzrokiem. I to jest twoja królewskość. Masz oczy, a czy nad nimi panujesz? Bo to oczy każdy ma, prawda? Ręce każdy ma, samochód każdy ma. A czy nad nim panujesz? Amen. A więc widzicie? I papież Wojtyła to najlepiej opisał w książce U podstaw odnowy. A więc Maryja jest tym właśnie wzorem, która właśnie stała się królewną, dlatego że panuje całkowicie nad sobą, dlatego może dać siebie światu. Dlatego ona siedzi między wami w ławce i uczy was tego, abyście wzięli ten charyzmat na siebie. Tylko pytajcie, czy macie władzę nad sobą, bo właściwie można panować nad ciałem drugiego człowieka. Ale najważniejszym jest panowanie nad jego sercem. Dlatego wy oddajecie dzisiaj serca Jezusowi, aby on w was panował. I po to były te katechezy o zbroi Bożej i podobne, abyście właśnie zrozumieli, że Bóg niczego od was nie chce, bo on nie chce mieć ludzi, którzy muszą coś robić, tylko chcą. Bo panują całkowicie nad sobą, nad swoim czasem, nad swoim miejscem pobytu w poniedziałek. I to jest, widzicie, władza realna, władza nad twoim sercem. Wtedy ją masz, gdy o nią poprosisz. A kiedy masz władzę nad drugim człowiekiem, jeżeli ktoś ci drugi podaruje swoje serce, ale musi go mieć. A więc stąd też wy ewangelizatorzy pamiętajcie o tym, że wasza ewangelizacja nie polega na tym, że komuś coś udowodnisz, żeby na niego krzyczeć, że Bóg cię zbawi albo i tak dalej. Tylko polega to na atrakcyjności twojego świadectwa. I właśnie jak będziesz wolna wewnętrznie, jak będziesz pełna Boga, o czym mówi list do Filipian, to będziesz atrakcyjna. Będziesz miała atrakcyjne nauczanie, atrakcyjne świadectwo. I na tym polega właśnie ewangelizacja. I my musimy być atrakcyjni jako wspólnota. Nie widzę inaczej was, jak tylko w tym formacie, w tym obwarowaniu, w tym obramowaniu, że będziecie kiedyś atrakcyjni dla waszego proboszcza, dla waszych bliskich, bo oni was potrzebują, bo oni mają wiedzę, mądrość, sakramenty, a my mamy charyzmat. I jak to się razem zejdzie, to będzie nareszcie Kościół atrakcyjny. Widzisz to?
atrakcyjna będziesz. Będziecie pięknie wyglądać, będziecie się ubierali w najmodniejsze różne suknie i sweterki. Musicie być atrakcyjni pod każdym względem. I to jest królewskość. A więc nie naciskaj na Twojego syna, tylko bądź atrakcyjna. Zadowolona z siebie kompletnie. Bo wtedy widzisz, kontrolujesz serce drugiego człowieka, bo mówisz do jego serca z serca. Niczego więcej nie używasz, tylko czujesz, że serce ci bije względem Twojej córki i mówi ci: kocham, kocham. Kocham Ciebie. A więc pokazujemy prawdę naszym postępowaniem królewskim, naszymi właśnie tekstami ze zbroi Bożej. A więc to właśnie to, co mówi Sobór, że prawda przekonuje cała swoją mocą. Dlatego nasze piosenki muszą być mocne, przemodlone. Dlatego powoli nasz zespół się gromadzi na modlitwie wcześniej. Potem się powoli gromadzą charyzmatycy na spotkaniu przed mszą o uzdrowienie. Bo prawda, widzisz, przekonuje swoją mocą, jak będziemy o nią dbać, o tą prawdę. I w ten sposób, widzicie, będziecie piękni. Idąc dalej, wy wszyscy znacie dobrze anatomię człowieka i wiecie, że ostatnie części waszych palców, dlatego są takie piękne, bo są połączone z całym ramieniem i są jedno. I podobnie właśnie królewskość nasza będzie polegała na tym, że powoli my z tych ramion naszego pierwszego tutaj spotkania i naszej pierwszej wspólnoty szczecińskiej, Święty Paweł, wyciągniemy ramiona w kierunku całej Polski. Ale widzisz, wtedy, gdy nasi potem uczniowie pójdą, powiedzmy, niektórzy do Dołuj, niektórzy pójdą na inne osiedla Szczecina, ale będziemy szczególnie troszczyć się o jedność ciała, o tą królewskość. I wtedy nie będzie problemu, kiedy pokryjemy najpierw kręgami biblijnymi, a potem wspólnotami, które razem z Maryją pójdą aż pod krzyż. Kiedy to się stanie? Wtedy, gdy będziemy dzisiaj, od dzisiaj zabiegać o to właśnie czyste nasze serduszko. I wy naprawdę to serduszko dostaniecie dzisiaj, bardzo w to wierzę, że chcecie naprawdę pałać do Jezusa czystym sercem miłości. Dlatego mogę powiedzieć, że tutaj usługujący wam starają się o takie czyste serce, bo tylko wtedy wasze serca będą pobudzone, będą gotowe do pójścia na całego za Jezusem. I podobnie będzie z twoim dzieckiem, jak ty oczyścisz dzisiaj serce przed Słowem Bożym. Wtedy pobudzisz następną część Twojej ręki. I tylko w ten sposób zbudujemy czystą strukturę naszej wspólnoty. Dlatego właśnie dostaliście tyle tych nauczań oczyszczających, umacniających Was, abyście żyli tym nauczaniem, abyście sobie jeszcze to przesłuchiwali ponownie i naprawdę zapragnęli tego w modlitwie. I tak się, widzisz, stanie. Tylko czysty Kościół może się rozwijać. Tylko czysty, widzisz? Dlatego tak bardzo dbamy o to, żebyście mogli pragnąć tego piękna, którym właśnie jest Kościół tak rozumiany, tak widziany. I dlatego właśnie no, tym czystym nauczycielem był Jan Paweł II, dlatego on mógł o tym powiedzieć, że właśnie chcesz panować nad sercem drugiego człowieka, to dbaj o to, żeby Jezus panował i zamieszkał w twoim sercu stale z większą mocą. Dlatego was tego właśnie uczymy, tych odruchów. Dlatego ciągle powtarzamy: słuchaj, daj to, co masz z całego serca.
zaangażuj się tutaj, przychodząc na to spotkanie z całego serca. Bo wtedy będziecie młodzi, będziecie uzdrawiani wtedy, bo od serca się zaczyna wasze uzdrowienie. Dlatego dbajcie o to serce. Dbajcie o czystość waszej intencji. Idąc teraz dalej, gdy będziemy właśnie troszczyć się o siebie, to ta czystość spłynie między innymi na naszą drugą wspólnotę, która jest w przewłokach. I dlatego właśnie będziecie się teraz tym bardziej modlić za nich, aby oni też wytrwali w tej jedności. Dlatego będziecie też się angażować w tworzenie się kolejnych małych wspólnot, takich jak wspólnota w Chłopowie, czy w innych jeszcze wioskach, czy w Kolinie, gdzie jest bardzo gorliwy ksiądz. I zawsze właśnie w tym duchu, że chcemy właśnie iść i pomagać tym ludziom odnaleźć swoje miejsce w ciele, we wspólnocie. Chwała Ci, Panie. Amen. Amen. I pamiętaj, tylko to zależy od Twojego serduszka. Dlatego teraz powstańmy i będziemy się modlić.